Dzień dobry, Maria Sikorska. Dziś będziemy mówić o znaczeniu Ukrainy i Rosji na globalnym rynku zbóż i oleistych. W studiu witam Jakuba Czugała, analityka sektora Food&Agri Banku BNP Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry. Inwazja Rosji na Ukrainę będzie miała wpływ na kształtowanie się sytuacji gospodarczej w wielu sektorach gospodarki, w tym w sektorze paliwowym, energetycznym, w rolnictwie czy branży spożywczej, w szczególności na rynkach zbóż i roślin oleistych. Tak, to prawda. No, Rosja i Ukraina to są dwaj najwięksi producenci zbóż i roślin oleistych w Europie, no i również kluczowi eksporterzy na rynku globalnym. W sumie te dwa państwa odpowiadają za około 20-25% globalnego eksportu zbóż. Są dwoma z czterech największych eksporterów zbóż na świecie, obok Stanów Zjednoczonych oraz Argentyny, więc no, ich znaczenie na tym rynku jest bardzo duże. Tutaj w tej chwili właściwie dochodzi do sytuacji, w której no, w przypadku Ukrainy trudno powiedzieć, na ile w ogóle tegoroczne uprawy będą możliwe do przeprowadzenia, finalnie na ile ostatecznie uda się zbóż zebrać za około pół roku. No, w przypadku Rosji tutaj jest kwestia sankcji, chociaż akurat Rosja zdecydowaną większość swojego eksportu zbóż kierowała do państw Azji Południowej, Bliskiego Wschodu, również Afryki, więc państw, które nie są tak skłonne do nakładania sankcji jak Europa czy też Stany Zjednoczone. Widzimy, że to znaczenie będzie bardzo duże i bardzo trudno jest w tej chwili tak naprawdę przewidzieć, jaka dokładnie będzie podaż zbóż na rynkach międzynarodowych, a już w poprzednich latach widzieliśmy, że globalne zapasy zbóż kurczyły się z miesiąca na miesiąc, w związku z czym no, ta sytuacja obecnie jest bardzo trudna i prowadzi do bardzo wysokich cen. Ukraina i Rosja mają jeszcze większe znaczenie na rynku oleju roślinnego, w tym oleju słonecznikowego. Tak, to prawda. Ukraina odpowiada za prawie połowę globalnego eksportu oleju słonecznikowego, Rosja za kolejne 30%. W sumie te dwa państwa no, właściwie zapewniają prawie 80% globalnego handlu międzynarodowego olejem słonecznikowym. Głównymi importerami były jednak państwa głównie azjatyckie, takie jak Indie, Chiny, Iran również, więc tutaj akurat ten udział państw europejskich być może był mniejszy, natomiast no, już widzimy w tej chwili, że fakt no, wypadnięcia bardzo dużej części oleju słonecznikowego z rynku prowadzi do bardzo dużej skali wzrostów cen, nie tylko oleju słonecznikowego, ale również innych olejów roślinnych, takich jak olej palmowy czy olej rzepakowy również. Jak europejski i polski rynek zareagował na wojnę w Ukrainie? Czy ma to przełożenie na cenę surowców rolnych? Tak, no to było widoczne właściwie już w pierwszych dniach, w pierwszych tygodniach wojny były obserwowane bardzo duże wzrosty. Na rynku europejskim to były wzrosty rzędu 30-40%, natomiast trzeba powiedzieć o tym, że były bardzo duże wahania, bardzo duża niepewność na rynkach. Często było tak, że ceny rosły albo spadały z godziny na godzinę o 5-10%. Właściwie takiej niepewności na rynku europejskim nie było wcześniej nigdy, no bo też takiej sytuacji jak ta obecna również wcześniej nie było. I no widać jest, że można powiedzieć po tych pierwszych 2-3 tygodniach wojny, gdzie faktycznie była no, bardzo duża niestabilność, trochę te ceny się uspokoiły, one oczywiście ciągle dalej są dużo bardziej niestabilne niż były przed wybuchem wojny, natomiast można powiedzieć, że obecnie one wahają się w granicach około 30% wyższe niż były przed wybuchem wojny. Trzeba pamiętać, że przed wybuchem wojny te ceny już były bardzo wysokie, ponieważ ogółem od połowy 2020 roku obserwowaliśmy no, bardzo duże wzrosty cen i zbóż, i jeszcze bardziej olejów roślinnych na świecie. To wszystko prowadziło do tego, że no, w tej chwili te ceny są właściwie w przypadku zbóż na rynku europejskim, również w tym na rynku polskim, wyższe o około dwukrotnie od tego, co obserwowaliśmy przeciętnie w latach 2013-2020. W przypadku rzepaku te różnice w cenach są nawet jeszcze większe, 2,5-krotne, czy nawet jeszcze więcej. No, trzeba powiedzieć, że oczywiście to jest również związane z bardzo dużym wzrostem kosztów środków produkcji zbóż czy roślin oleistych. Tutaj mam na myśli przede wszystkim nawozy.
gdzie Rosja i Białoruś to byli bardzo duzi eksporterzy nawozów, no również nawozy azotowe, te, które są najbardziej powszechnie stosowane. Tutaj kluczowym czynnikiem produkcji jest gaz ziemny. Wiemy, że na rynku gazu ziemnego w ostatnich miesiącach były wzrosty wręcz kilkukrotne i to wszystko prowadzi do również kilkukrotnych miejscami wzrostów cen nawozów i to się odbija finalnie na cenach zbóż i rzepaku. Czy w związku z sytuacją w Ukrainie możemy się spodziewać problemów z dostępnością żywności w Polsce i w Europie? Wydaje się, że w Polsce i w Unii Europejskiej nie powinno być problemów z bezpieczeństwem żywnościowym. I Polska, i Unia jako całość to byli eksporterzy netto żywności. Więcej żywności eksportowaliśmy niż importowaliśmy. Trzeba powiedzieć, że Ukraina i Rosja to były państwa, które eksportowały zboża głównie do państw Azji Południowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu oraz Afryki Subsaharyjskiej. To były główne rynki, główni odbiorcy, państwa, które często no, ze względów klimatycznych nie były w stanie same wyprodukować odpowiedniej ilości zbóż. Tak, tutaj mówimy o takich państwach jak na przykład Egipt, Algieria, Arabia Saudyjska. Akurat no, w przypadku Europy jest trochę inaczej, no bo Unia jako taka jest dużym producentem zbóż i dużym eksporterem. Z tego europejskiego punktu widzenia to, co może budzić pewne pytania, to jest kukurydza, ponieważ Ukraina była największym nieamerykańskim eksporterem kukurydzy na świecie i część tej kukurydzy trafiała faktycznie na rynek unijny, głównie do państw Europy Zachodniej, Holandii, Hiszpanii, Włoch, również Niemiec. To są państwa, które być może będą zmuszone więcej kukurydzy zaimportować, głównie pewnie z państw Ameryki Południowej. Dziękuję serdecznie za taką dawkę informacji. Państwu dziękuję za to, że byliście z nami. Do zobaczenia.